Witam na pierwszej części konferencji prasowej po meczu Legia Warszawa Hydro Trakt Radom. Z nami trener ekipy z Radomia, pan Michał Uwalin oraz zawodnik Aleksander Lewandowski. Trenerze, poprosimy o pomeczową opinię. Pierwsze gratulacje dla zespołu Legii Warszawy na wygranym meczu. Dla nas ten mecz możemy mówić przyszło po 3 tygodnia niegrania koszykówki i 11 dni nietrenowania związano z COVID-em i to nas oczywiście kosztowało. Mówiłem z zawodnikami, że to może być taki problem, ale nie mogę to tłumaczyć przyczyny porażki. Przyczyny porażki jest, że graliśmy od czasu bardzo miękko, nie byliśmy tak twardy, jak zawsze spróbowaliśmy w ostatnich tam kilka meczów, albo od czasu, kiedy ja faktycznie pracuję z tym chłopakami. Tak, da ciężko było dla nas. Moim zdaniem dużo nas powtórno mówię kosztowało ten rytm grania. Legia przed tym naszym meczem zagrała 2 meczów. Jeden u Europy i potem drugi z GTK Gliwicami. I mali tam możliwości coś odbudować. My nie byliśmy w takiej sytuacji, ale wrócimy się na mecz. U tym meczu nie wyglądaliśmy dobrze, wyglądaliśmy bardzo złe u kilka tam minut meczu. Reszta było złe. A można tak 20% meczu wyglądaliśmy jak zespół, który chce walczyć, chce się bić i który tak pokazuje taki charakter do grania koszykówki na wysokim poziomie. Oczywiście Legia ma doświadczonych zawodników z indywidualnym tam potencjałem wygrać przeciwko mocniejszych zespołów niego, co my jesteśmy w tym czasu. Ale to jest życie, my planowaliśmy tam powalczyć, planowaliśmy się postawić bardzo mocniejsze niego, co pokazaliśmy się tu u Warszawy, ale to jest życie, teraz musimy się wrócić do treningu i pogotować się na następny mecz, następny niedzielę. Gratulacje jeszcze raz do zespołu Legii, gratulacje do coacha Kamińskiego i mam nadzieję, że tam będą mali szczęśliwy sezon i zakończę najlepszym tam wynikami. Dzięki. Aleksander, kilka zdań od ciebie. Tak, gratulacje dla drużyny z Warszawy za wygrany mecz. Myślę, że w każdym aspekcie byli od nas lepsi dzisiaj na boisku. Mimo, że to jest tylko 13 punktów, ale no, wyglądaliśmy sporo gorzej od nich. Musimy przeanalizować to, co źle zrobiliśmy na pewno na wideo. Ale myślę też, że nie ma na to dużo czasu, bo zaraz jest kolejny mecz, który jest dla nas bardzo ważny, kluczowy i musimy przez ten tydzień się jak najlepiej do niego mądrze przygotować, pozmieniać trochę rzeczy, żeby lepiej funkcjonowały na boisku. No i mówię, dać się wszystko na kolejnym meczu. Dziękuję. I mam pytania do trenera od dziennikarzy. Najpierw Krzysztof Kaczmarczyk, WP Sportowe Fakty. Czy z tego meczu można wyciągnąć jakiekolwiek pozytywne rzeczy przed bardzo istotnym pojedynkiem w Gliwicach z GTK? Moim zdaniem cały czas jest można, ale my się musimy tam wrócić na jakie mecze, które graliśmy przed tym meczem z Legią. A jakby tam było takie pytanie, mogę mówić, że jest było bardzo pozytywnie. Tu była taka czwarta kwarta, taka energia, którą pokazaliśmy w czasu, kiedy Legia grała. Nie chcę mówić, że oni byli po meczu, spróbowały, ale my tam wyglądaliśmy lepiej. Tak, da. Cały czas w życiu można faktycznie doszukać jaki tam kilka minut albo coś specjalną koszykówce, co wyglądało lepsze, ale generalno cały tam plan za nie tylko następny mecz, jer my mamy do grania jeszcze dużo meczów, musi być lepiej niż dzisiaj.
I jeszcze jedno pytanie. Karol Wasiek, WP Sportowe Fakty. Dlaczego w dzisiejszym meczu nie wystąpił AJ English? Czy jest szansa, że będzie brany pod uwagę w kolejnych spotkaniach? Zobaczymy. A dlaczego nie zagrał? Bo teraz zdecydowaliśmy się na te rotacje. Oni mentalnie jeszcze nie gotowi do grania. Mentalno, specjalno. Jeszcze tam nie wiemy, co faktycznie chłopak chce. Dal chce zostać grać, dal nie chce grać. Tam dziwna sytuacja z tym chłopakiem. Nie wiem, co się dzieje, ale to jest faktycznie... piłka jest tu rękami tego zawodnika. My tam budujemy zespół na mecz. Najlepiej 5 zawodników zagranicznych dzisiaj zagrało, a on nie był tych 5 zawodników oczywiście. Przede wszystkim dziękuję i gratuluję swoim zawodnikom, bo podeszliśmy odpowiednio do tego meczu zmotywowani. Nie mieliśmy dużo czasu na przygotowanie, ale w defensywie tych błędów za dużo nie popełnialiśmy. Drużynie Hydrotraka gratuluję walki, bo walczyli do końca pomimo niekorzystnego wyniku. Cieszymy się bardzo, że jest kolejne zwycięstwo. Natomiast tak jak ostatnio mówiłem, tuż jest za nami, przed nami w środę bardzo ważny mecz FIBA Euro Cup i od tego momentu się zaczynamy koncentrować na meczu z Leiden. Dziękuję. Grzegorz, twoja opinia. Ja po pierwsze chciałem podziękować kibicom, którzy zjawili się bardzo licznie dzisiaj. Naprawdę doping był niesamowity, chyba nawet najlepszy w tym sezonie. Również dziękuję drużynie z Radomia. Byliśmy przygotowani na bardzo mocną walkę z ich strony, co cieszy najbardziej. Myślę, że to wygrana deska przez nas. Byliśmy przygotowani dobrze, nie mieliśmy za dużo czasu, aczkolwiek no, nadrobiliśmy charakterem i jest to dobry prognostyk przed następnym meczem. Mam jedno pytanie do trenera od Karola Waszka z WP Sportowe Fakty. Jak pan ocenia 2 pierwsze mecze w wykonaniu Roberta Johnsona? Czy takiego właśnie gracza potrzebowała Legia i czy mógłby pan nieco powiedzieć o kulisach tego dużego transferu? Myślę, że pierwszy mecz bardzo dobry. Dzisiaj też świetnie wszedł mecz, natomiast później ten mecz troszkę mu uciekł. Natomiast to tak jest z drugim meczem po przerwie w nowej drużynie. Tak samo było w przypadku niektórych zawodników w ostatnim meczu, gdzie pierwszy mecz Bayro zagrali świetnie, a drugi mecz troszkę ta koncentracja siadła i nie wszystko wychodziło. Jeżeli chodzi o kulisy, wiadomo było, że zresztą zawodnicy też o tym wiedzieli, że my od świąt szukaliśmy wzmocnienia i zastanawialiśmy się nad różnymi opcjami. Nie jest łatwo w tym momencie sprowadzić do Polski zawodnika, który by tam idealnie pasował. Natomiast no, wybraliśmy najlepszego, naszym zdaniem, który obecnie na rynku, który był dla nas dostępny. I bardzo sobie cenię ten transfer, bo chyba Grzesiek potwierdzi, jest to przynajmniej po tych pierwszych dniach spędzonych razem taki spoko gość. Dobrze pracujący, nie marudzący, chcący wygrywać, który chce grać po obu stronach parkietu i ma umiejętności do tego, żeby to robić. Więc myślę, że pomoże Legii w lepszej grze i w osiągnięciu wysokich celów.